Panowie, zaczynamy odprawę. Sektor A. Od przepustu końcówka Małpiej Wyspy, końcówka Patelni. Do mostu w Kurowie. Sektor B. Od tej linii do zapory w Rożnowie. Nie ma ograniczeń. Juniorzy, macie wyznaczoną strefę, dostaniecie mapkę. Jesteście cały czas w zasięgu wzroku, jakby trzeba was było ściągnąć wiatr. Jakieś niezłe warunki pogodowe, nie macie prawa wypływać. Zresztą nie macie silników, daleko byście i tak nie zapłynęli. Nie macie prawa zdjąć kapoków. Czy to jasne? Wypływamy od 7:20, co pół minuty, od pierwszego numeru łodzi do najwyższego. Jutro będziecie wypływać odwrotnie. Panowie, spalinę, jeżeli by się stało coś złego, to wtedy możecie jej użyć. Jakie ryby się liczą? Okoń, sandacz, szczupak, kleń, boleń, sum, głowacica, trodź jeziorowa. Dzisiaj losujemy tylko pierwszą turę. Druga tura będzie wylosowana dzisiaj wieczorem. Jak wypłynęła policja, są powiadomieni. Podnosicie tylko pomarańczową kartę do góry. Z losowania wam wynika numer karty. Ci, którzy biorą łódki tutaj, czy z Barbary, czy te z AWF-u, żeby z kapokami zostały w tym samym miejscu, z którego odbieracie. Są emocje, jest taki stresik, ale idziemy po zwycięstwo. Fajnie, ciekawie. Numerki na łódź. Znajdujemy się dzisiaj w Gródku nad Dunajcem, gdzie odbywają się Mistrzostwa Okręgu w wędkarstwie spinningowym. Aktualnie mamy sobotę, trwa dzisiaj pierwsza tura, zawodnicy są już na swoich ulubionych miejscówkach. Kilkudziesięciu zawodników oraz kilku juniorów. Miejmy nadzieję, że każdy coś złowi i nie spłynie o kiju. Mamy też swoich dwóch przedstawicieli, jest Piotr Boruch oraz Andrzej Jodłowski. Także miejmy nadzieję, że też coś złowią i zajmą jakieś dobre miejsca. Natomiast jutro odbędzie się druga tura, po której nastąpi ogłoszenie wyników. (60) 3,8. (32) 3. 20,2. Trochę wcześniej niż planowaliśmy, ale trudno. Dziękujemy panowie.